Nazywam się Joanna Szybisz, zajmuję się sprawami personalnymi. Jestem w HR-ze już od 1993 roku, to jakbyśmy policzyli 18 lat. Aktualnie jestem dyrektorem personalnym w firmie Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana. Moja przygoda z HR-em tutaj zawsze zaskakująca jest dla słuchaczy czy dla osób, z którymi rozmawiam, bo ja nie jestem z wykształcenia dyrektorem personalnym, nigdy się tego nie uczyłam. Nie mogę powiedzieć nigdy, tak? No w każdym razie nie studiowałam. Jestem informatykiem z zawodu i 15 lat zajmowałam się programowaniem. No a do HR-u trafiłam troszeczkę przez przypadek, tak? To był czas, kiedy zostałam poproszona w momencie, kiedy Macro Cash & Carry wchodziło na polski rynek. Poproszono mnie o przejście do tej firmy i wsparcie tak naprawdę przygotowania informatyki. Tak? Zajmowałam się głównie informatyką, poszukiwałam komputerów, dostawców oprogramowania. No i to była moja główne zajęcie, ale ponieważ było to w strukturach dyrektora personalnego, więc tak powolutku wchodziłam w tematy związane z HR-em. No i to był taki pierwszy czas, kiedy to była pierwsza szkoła HR-u dla mnie. A w Polsce, no to 93 rok, to jak Państwo potraficie sobie wyobrazić, to tak o HR-ze to niewiele osób słyszało. Ja zresztą zupełnie, ponieważ przyszłam z innego świata, to coś takiego jak kadry w tym starym wydaniu, nie znałam tego, nie wiedziałam, co to znaczy, tak? Więc się uczyłam wszystkiego trochę no, w takiej nowoczesnej szkole, bo firma Makro w tamtym czasie była w rękach Holendrów. Też nie było za bardzo, gdzie tej swojej wiedzy poszerzać, uczyć się, więc szukaliśmy forów, takich miejsc, gdzie można wymieniać praktyki najlepsze, tak? I stąd się wzięła tak naprawdę koncepcja Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Byłam wśród, powiedzmy sobie, na przykład 15 osób, które się spotykały na pierwszych spotkaniach. Tak? Te spotkania były wtedy jeszcze na rynku Starego Miasta, w restauracji, gdzieś tam w kilkanaście osób raz w miesiącu się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o tym, co to jest HR, co ten HR robić może, jak to jest na świecie, jakie są standardy zarządzania ludźmi. Dostałam propozycję pracy w nowo powstającym biznesie. Przyjęłam z entuzjazmem tę propozycję, tak, tym bardziej, że ona była takim dużym skokiem do góry. To był Polkomtel, czyli plus GSM. Ja tam zostałam dyrektorem personalnym i od razu członkiem zarządu. Jako anegdotę zawsze opowiadam, że w momencie, kiedy byłam tam rekrutowana i prowadziłam rozmowy z zagranicznymi akcjonariuszami, tam było kilka tych osób, każdy z różnym poziomem angielszczyzny, tak, no i z tymi osobami przeprowadzałam tę rozmowę, to pytano mnie o strategię personalną, tak? Ja sobie zrobiłam jakąś ściągawkę taką. 3-4 lata później sobie popatrzyłam w te karteczki, w te zapiski, które wtedy miałam i się okazało, że to takie było mądre. Właśnie tak należało to zrobić i że to właśnie zadziałało. Ciekawa historia była taka, no wchodzę w nowy biznes, w nową branżę, której w ogóle nie znam, nie ma żadnych dostępnych badań dotyczących wynagrodzeń. Co tu zrobić, tak? Jak tu ustalić, jakie wynagrodzenie ma otrzymywać technik, który będzie się zajmował budową stacji bazowych, na bazie których potem ta telefonia ma funkcjonować? No i pomyślałam sobie, że no co, jedyne co mogę zrobić, to poszukać ludzi z branży, tak, z rynku, żeby z nimi ten temat omówić. No i wtedy dotarłam między innymi do Marka Prójszczyka, który pracował wtedy w Siemensie. No i stworzyliśmy klub płacowy. Początek to jednak były sprawy zupełnie podstawowe, tak? Czyli no przede wszystkim zajmowaliśmy się takimi tematami, jak w sposób taki nowoczesny, ale zgodny z przepisami obsłużyć pracownika w organizacji. Co dalej? Chyba też wyraźny trend pracy nad rozwojem talentów. Czyli dbaniem o to, żeby utalentowani ludzie pracowali z nami, byli zmotywowani, czuli się doceniani i nie odchodzili z organizacji. My tworzymy razem z innymi menedżerami najwyższego szczebla koncepcję nowej organizacji, tak? Czy koncepcję organizacji ludzi, potrzeb tych ludzkich, które no, służyć mają przyszłym celom.
No myślę, że jest wyzwaniem bycie partnerem dla biznesu. Wydaje mi się, że ten business partnering to jest kierunek, który tutaj na pewno w najbliższym czasie się będzie rozwijać. Ja widzę bardzo dużo pozytywów, no i wiem też, że organizacje będą to coraz bardziej doceniać, tak? Bo na pewno może to przynosić rezultaty, których biznes potrzebuje. Na pewno wyzwaniem będzie zatrzymywanie talentów. Bo każda organizacja cierpi, jak dobry człowiek odchodzi. Dobrzy ludzie coraz częściej mają świadomość tego, że są dobrzy. A w związku z tym mówią, ja będę świadomie zarządzał swoją karierą. Ja chcę iść dalej. Nie będę w tej organizacji spędzał całego swojego życia, bo tu już się skończyły moje możliwości, prawda? Na pewno challenge'em są zmiany. To jest bezdyskusyjne, o tym się mówi od lat. I to prawdę mówiąc, na przestrzeni tych 18 lat istnienia HR-u to się w ogóle nie zmienia. Zawsze ciągle mówimy o zmianach, że zmiany są nieustanne i one są, no, po prostu są i będą się działy. I teraz dostosować się do tego, no przecież to nie jest bez wpływu na organizację, na każde przedsiębiorstwo. My musimy natychmiast się do tego wszyscy dostosować. Idzie fala kryzysu i natychmiast musimy zrobić coś, co wyprzedzi, tak, trudności, które się pojawią za chwilę. Im większa organizacja, tym trudniejsze jest, tak, przygotowanie tego w małej organizacji. Organizacja mała jest prężna, jest elastyczna, szybko można podejmować decyzje. Bardziej takim widocznym zjawiskiem to jest kwestia dopasowania sposobów komunikacji, języka komunikacji i w ogóle form porozumiewania się pomiędzy pokoleniami. Bierze telefon do ręki, mój wnuczek kilkuletni bierze magnetowid, czy bierze to odtwarzacz CD i on po prostu wszystko wie. My, starsze pokolenie, musimy się tego uczyć.